Punch Punku zajmujemy się robieniem gier o unikalnej warstwie wizualnej i rozbudowanej narracji. Naszym pierwszym tytułem była gra Apokalipsis. Zodiac to killer FPP z elementami horroru, silną narracją, trzema zakończeniami. To rzecz dla ludzi, którzy lubią ambitne gry, którzy lubią takie gry jak Vanishing Captain Carter, Firewatch, Soma czy Alien Isolation. Scenariusz Zodiaka napisałem z Łukaszem Orbitowskim. Praca zaczęła się taka dość przypadkowo, ja napisałem go na Facebooku. On jakoś tak chamsko odpowiedział najpierw. A potem poszliśmy na piwo. Dobrze nam się pracowało, luźno. Wiadomo, że Łukasz jako tam laureat paszportu polityki, gość, który są nominowany do Nike i taki facet, który wiesz, jakby fajnie pisze, daje duży potencjał i taką pewność, że jak coś robisz, to, no to, że to będzie miało jakąś odpowiednią jakość. Ta gra nie będzie peanem dla mordercy, nie? Bo morderca to jest jakby zły człowiek. Myśleliśmy to, że Zodiac będzie pokazany z perspektywy ofiary. No i nasz bohater jest dziennikarzem. I'm a reporter in San Francisco. Niestety spotyka Zodiaka i załamuje się do tego jako dziewczyna, zaczyna chodzić na terapię. I w snach, ja teraz razem fabuły wraca, odtwarza morderstwo Zodiaka. Tam w tych miejscach spotykamy się z Zodiakiem, spotykamy się z prawdziwymi ofiarami, z faktami. Tam taki gameplay jest oparty właśnie na hologramach. No i postanowiliśmy też, że zrobimy jednego silnego wroga. To jest silny Zodiak, który tam cały czas dociska gracza generalnie. No i to była taka rzecz brana z Aliena właśnie, nie? Bo w Alienie było tak, że chodząc po bazie miałeś tego jednego wroga, który tam jak się zbliża, to się muzyka, cię straszy, a potem cię zabija. To robi z tobą Zodiak też. Gra musi mieć grę w sobie i to jest jakby bazą, ale jeśli ma unikalny styl i jakoś tam wciąga gracza wizualnie, to dla mnie jest to bardzo duża wartość. Ma wyglądać jakby inaczej, nie? Że ma mieć swój charakter. Sporo myśleliśmy o symbolice kolorów, jak tam się wgłębić, to wraz z progresem gry mapy też zmieniają swoje kolory i jakby ten kolor, światło jakby też jakby wpływa mocno na emocje i jakby na tym poziomie symbolicznym dopełnia grę. Takim wyzwaniem było zrobienie czegoś, co ma jakby też unikalną warstwę wizualną, a straszy. He wanted to meet me at Mount Diablo. Ponieważ historia Zodiaka jest oparta na faktach, w zasadzie większość lokacji, które wykorzystaliśmy, miejsca morderstw, które się wydarzyły, to są odtworzone lokacje. Na przykład jak zobaczycie w demo, w którym możecie zagrać, jest wzgórze Mount Diablo, miejsce spotkania bohatera z Zodiakiem pierwsze, to my to Mount Diablo zrobiliśmy w zasadzie jeden do jednego. Ja bardzo lubię, kiedy muzyka opisuje emocje w grze, a nie traktuje literalnie jakby przestrzeń, którą ma ilustrować. Akcja się rozgrywała na przełomie końcówce lat 60., początku lat 70., ale nie chciałem jakby nawiązywać stylistycznie do tamtego okresu. I zaproponowałem Krzyszkowi pewną przewrotną rzecz. Zaproponowałem mu, żebyśmy nawiązali do muzyki lat 80. kina klasy B. A dokładnie chodziło mi jedno nazwisko, które bardzo mocno jakby wpłynęło na mnie jako człowieka nastoletni, nawet nie, może miał 8-9 lat miałem. Wybrałem się do kina na film Ucieczka z Nowego Jorku w reżyserii Johna Carpentera. Ten sam człowiek zresztą jako postać interdyscyplinarna napisał muzykę tego filmu. Ta muzyka była bardzo szczerna w środkach, dosyć prymitywna w jakiś sposób. Operowała bardzo prostymi zabiegami, ale one bardzo mocno zadziałały na film i na mnie. Wtedy wydawało mi się nawet lekko kiczowata, a dziś jak w perspektywie czasu doceniam walory bardzo świadomego, ale też jednocześnie z dystansem podejścia do soundtracka, jaki popełnił John Carpenter. W międzyczasie pracowałem jeszcze nad płytą warszawskiego producenta Basza, który pokazał tę muzykę Tonemu z wytwórni Pias, taka bardzo szanowana angielska wytwórnia, który zajawiony od razu zadzwonił na godzinę do mojego menadżera, mówi, że absolutnie, oni bardzo by chcieli to wydać, będzie się o to dystrybuować na całą Europę i nie tylko na nośniku digitalowym, ale też pojawi się na tym czymś, co melomani najbardziej lubią, czyli czarnym kroszku. W studiu Punchmark chcielibyśmy robić gry, które trochę wychodzą poza świat gier, bo jakby wydaje, nam się wydaje, bo mi się wydaje, że gry są tak samo ważne jak filmy, jak muzyka, to jest coś, co jest nam przyświeca, nie? Żebyśmy robili rzeczy, które jakoś mają też taką wartość rozrywkową, ale jednak, że tam powiedzmy na poziomie wizualnym na przykład, czy muzyki, czy samej na przykład procenia fabuły jakby nie są miałkie.